chwili znajduję się przy wejściu. Proszę mi nie ruszać, to jest moja własność. O, patrzcie, to... Nie, proszę pani, pani jest tutaj na... W tej chwili dokonano właśnie zamachu, ta pani właśnie dokonała mi zamachu. Dokładnie, tak prosiłem. Dokładnie. Dziękuję. Niech pan nie kłamie, że nie chce się podać kontroli. Pan kłamie, właśnie kontroli osobistej ten obywatel właśnie mówił. Ten pan. O, ten pan. Żeby nie było wątpliwości. Pan tak powiedział. Kłamiecie teraz bezczelnie, trzeba was nagrywać, każde słowo. Dobrze, w tej chwili to jest notowane i będziemy nagrywać każde wasze słowo. Co robicie? Zarzucam kłamstwo, że mówię, że się nie poddałem. Chciałem się poddać. Tak, jeśli chodzi o to, tu ma pan rację. Pan domagał się od kontroli osobistej i domaga się ode mnie, żebym jak to? Niech pan nie zaprzecza. Niech pan nie zaprzecza. No bądźmy uczciwi. Ja powiedziałem kontroli. W tej chwili nagrywamy, mamy dowód. To będzie na policji, proszę pana. Ja powiedziałem kontroli, a pan osobistej. Pan powiedział osobistej. Nie, proszę pana. Pan nie. To... Proszę pana, nie w ten sposób. Nie rozmawiajmy w ten sposób. Tak okazuje się, że urządzenie jest nieczynne i rzeczywiście... nieczynne urządzenie. Nie wiedziałem o tym, bo... odpowiada agresją. Nie, proszę pana, pan to pan agresywny. Sprowokował. Pan mnie sprowokował. Pan prowokuje nas. No wiecie co, chami jesteście. Naprawdę, denerwujecie mnie. Pan, jak pan się odzywa? Bo denerwował mnie pan. Tak, wie pan co? Jest pan szyderczo i cynik. Jest pan sadystą, psychopatą. Nie wpuszczamy. Bandytą. Nie wpuszczamy pana. Wpuszczacie mnie, bo będę chciał, ja składam pismo. Tak samo jakbym przychodził na sprawę, tak samo mnie nie wpuścicie. Cudownie. Jeżeli pan się nie podda kontroli, pana nie wpuścimy. Poddaje się kontroli. Na czym polega poddanie się kontroli? Proszę bardzo, słucham pana. Zaraz, jednym przez drugim. Z jednym przez drugim słucham. Teraz policja podejdzie. Dobrze, o to mi chodziło. Policja ma podejść. Już to było nie pierwszy raz. Właśnie policjanci mnie wpuszczali. Zobaczymy. O, i to jest właśnie to zobaczymy. Jesteście w szambie, kloace, matac, manipulacji, bezprawia. Bo inaczej nie można określić innego właściwego określenia. Po co pan takie rzeczy mówił? Bo niestety z doświadczenia i z praktyki. To nie jest pierwszy przypadek. Dlaczego pan odmówił od tego otwarcia plecaka? Udokumentować wszystko. Proszę nagrywać dalej, oto słowa tego obywatela. Ponieważ stwierdził, że ja ich prowokuję. No. Ja tutaj wchodzę i prowokuję. Ja mam obowiązek tutaj wejść i prawo wejść. To jest budynek użyteczności publicznej. On ma służyć nam, czy ludziom, społeczeństwu, a nie wam. Tak. Żeście się zamknęli jak w fortecach i tutaj nie dopuszczacie ludzi nawet, żeby pismo złożyć. Tak. Tłumaczyłem, że wchodzę i składam biuro na biurze podawcy pismo. Okazuje się, że muszę się poddać kontroli osobistej. Wyciągnąłem telefon i swoją torbę, plecak rzuciłem na urządzenie, przez które właśnie powinno być przetransportowane. Tak jak to było w sądzie okręgowym przed chwilą. Okazało się, że jest nieczynne, o tym nie wiedziałem. W związku z tym rzeczywiście można by było sprawę załatwić w jaki sposób? No nie wiem, zostawić plecak u państwa, a pójść na biuro podawcze z pismem, które muszę złożyć. Wystarczyło tak tylko się okazać człowiekiem dobrą wolę. Doszło do pyskówki, do mojego zdenerwowania, co zresztą słychać. A panowie sobie teraz robią żarty, kpią ze mnie. A ta obywatelka dopuściła się czynnej napaści na mnie i rzuciła telefonem. Jest nagranie i będzie to dowód. Tak? Że pan wyjmuje telefon i mnie nagrywa. Robi mi pan zdjęcia. Proszę pani, tutaj pani jest służbowo, jako funkcjonariusz. Ma pani pewne prawa obywatelskie. Ma pani prawo? Ma pani prawo? Nie, proszę pani, nie. Pani pełni tu obowiązek ochrony. Jest pani pracownikiem ochrony i zgodnie z ustawą o pracownikach. Nie pana. Ale przepraszam bardzo. A pan nie jest dziennikarzem, że pan... Jestem dziennikarzem. Właśnie o to właśnie chodzi. Pokrzyżdżenie Rzeczypospolitej Polskiej. I żeby udowodnić słuszne pytanie, czy mam prawo działać w interesie społecznym, pokażę teraz państwu, w interesie czego i kogo występuję i jestem w Sądzie Najwyższym oraz w Sądzie Apelacyjnym Państwa Polskiego. Oto dowód w sprawie. Klaudiu Królik. Zamordowany zimną krwią przez sędziego Sądu Najwyższego, tego sądu, w którym w tej chwili jestem, a wy chronicie, Józefa Frąckowiaka. Oskarżył tego niewinnego człowieka
który się znajdował w Mediolanie, że dokonał kradzieży jego portfela w Krakowie. Witam pana serdecznie. Problem, że panowie nie pozwalają mi złożyć pisma na biurze podawczym. Witam serdecznie. Teraz zgłosił się oczywiście pan Skrzypczyński, funkcjonariusz policji. I ja bym chciał rozmawiać tylko i wyłącznie z panem policjantem. Więc tak, zasady są proste. Nie poddaje się panu kontroli. Nie wchodzi... Przepraszam bardzo, panie Skrzypczyński. Tak? Ja poddaję się kontroli osobistej i jak wchodziłem tutaj, tylko żeby nie było wątpliwości, panowie właśnie, kogo i czego bronią? Morderców. Morderców niewinnego Klaudu Krylika. Tak to mogę powiedzieć. Poddaję się kontroli w tym sensie, że wchodząc do tego pomieszczenia, do budynku, wyjaśniam, wyciągnąłem telefon, ten właśnie telefon, jeszcze nie był włączony i biorę plecak. Rzuca się na... Pan nie przerywa teraz. Pięknie, dziękuję za to wsparcie. Ten obywatel rzuca się na mnie i proszę się poddać kontroli osobistej, dodaję. Osobistej nie, oczywiście. Wiem o tym, dlatego... Ale pan to dopowiedział. Panie Skrzypczyński, słyszy pan, że mi przerywa? Ja mam się wypowiedzieć prawo. Tak? Mam się prawo... Panu tak. I właśnie, o, i panie Skrzypczyński, chodziło o to, że prosiłem tego obywatela i tą obywatelkę o to, żebym właśnie plecak mogę okazać coś z zawartością, ponieważ sprzęt jest niesprawny i o tym nie wiedziałem, bo bym od razu zareagował inaczej. Oczywiście. Że poproszę policjantów. Nie, panowie, oczywiście nie. No bo to panów jest... Dokładnie. Panie Skrzypczyński, rozumiemy się, o co chodzi. Ja panu plecak okazuję i możemy wyciągnąć wszystko. Nie, poproszę, natomiast w tej chwili proszę o sporządzenie notatki, że te osoby zachowały się niewłaściwie, zmusiły mnie, jak pan widzi, podenerwowany jestem, zdenerwowany, zestresowany i dla mnie jest to kompromitacja tych pracowników i tych ochrony gmachu, jakim jest Sąd Najwyższy. Klaudiu Królik, walczę o twoją godność, walczę o twój honor tu właśnie w Sądzie Najwyższym, gdzie był zatrudniony, może jest sędzia Sądu tego Najwyższego, to jest Józef Frąckowiak, którego popierają sędziowie niegodni urzędu i prokuratorzy. Proszę was.